Okej. Okay. Udało się. Mam chociaż slajd. Dobra. Więc... może ja już... Okej. Okay. Czym się zajmuję w Zendzie? Ja jestem w zespole R&D odpowiedzialnym za narzędzia programistów. Głównie zajmuję się Zen Studio, ale także innymi poboczymi projektami związanymi z szeroko pojętym poolingiem. W samym zespole odpowiadam głównie za aktualnie za integrację z różnymi zewnętrznymi narzędziami, między innymi Composerem, czy aplikacjami mobilnymi, jakimiś rozwiązanymi w chmurze. To są moje główne zadania. Dodatkowo dość czynnie udzielam się w świadku open source w ramach Eclipse Foundation. W wielu projektach związanych bezpośrednio z Eclipsem. To jest agenda, którą chciałem przedstawić. I na tym się zamkniemy. Niestety, tak jak mówię, nie jestem w stanie wam pokazać dema, ani też w praktyce, jak to wygląda, więc skupimy się na części teoretycznej. Ta prezentacja będzie miała dwie części. Pierwsza to będzie część mobilna, związana z kodową, czyli ogólny wstęp, czym to w ogóle jest, jak to jeść i co można z tym zrobić w praktyce. A później przejdziemy do API i tu się zastanawiałem, będzie troszeczkę, zależy od tego właśnie, jak będziemy czasowo wyglądać, troszeczkę wstępu teoretycznego, aczkolwiek to zależy tak naprawdę od was, czy to jest potrzebne, czy nie. Wiem, że na widowni siedzą osoby, które są w pełni zorientowane w ramach, czym jest REST, na czym to polega, co to jest podejście API-centric, jak to wszystko działa, ale też wiem, że nie przypadkiem te osoby, inne osoby są tutaj, które może są zainteresowane, żeby poznać w ogóle, jak to się buduje, jakie są podstawy teoretyczne idące i jakie są korzyści z wykorzystania REST-a w ramach budowania web serwisu. Więc może przejdźmy już do tej części związanej z aplikacjami mobilnymi. Ogólnie, jak wiecie, jak rozpoczęło się szał związany z aplikacjami mobilnymi, pierwsze, co się pojawiło na rynku, to były platformy natywne. Android, jak wyszedł, wypuścił swoje SDK. Wcześniej Apple wypuściło SDK dla iOS-a i zaczęła się rewolucja. Ale w międzyczasie, dosłownie równolegle z publikowaniem SDK natywnych, ludzie zaczęli myśleć nad trochę innym podejściem. Jako że aplikacje mobilne w tym przypadku, w przypadku aplikacji natywnych, wymagają wiedzy związanej z jak napisać aplikację danego systemu, pewna grupa ludzi zaczęła myśleć, a może zróbmy to troszeczkę inaczej, a czemu by nie wykorzystać innych technologii i zrobić aplikacji wspólnych dla wielu systemów. Po co pisać na 3 systemy, napiszmy na 1 i to wszystko będzie działać. I właśnie to jest podstawa podejścia tego po lewej prawej stronie, przepraszam, czyli zróbmy aplikację w przeglądarce. Będzie działać wszędzie, będzie wyglądała mniej więcej tak samo na każdej platformie, co jest wadą i zaletą. Część klientów czy część ludzi uważa, że lepiej, żeby to było czytelne i zrozumiałe w ten sam sposób, nieważne gdzie wchodzę, czyli wchodzę przez przeglądarkę, czy uruchamiam. Niestety, z drugiej strony jesteś przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, na przykład na Androidzie, jak się nimi zarządza, domyślnie szukamy pewnych rzeczy w określonych miejscach i w tym momencie ta pewna spójność aplikacji na różne platformy nie do końca jest tutaj zaletą, a może być wadą, po prostu ludzie nie będą w stanie zrozumieć twojej, waszej aplikacji. Ale tak jak mówię, są te dwa podejścia, które były tak naprawdę równolegle rozwijane. Oczywiście podejście natywne rozwijane było przez twórców platform. I tak naprawdę mamy 3 języki, które leżą w podstawy każdej natywnej platformy, czyli teoretycznie trzeba znać te technologie, żeby być w stanie stworzyć aplikacje mobilne. Po drugiej stronie mamy technologie webowe,
stricte webowe, które nam pozwalają stworzyć aplikacje za jednym razem na wszystkie urządzenia. Będziemy się skupiać na tym drugim podejściu, oczywiście nie na pierwszym, i od razu chciałbym zaznaczyć, że na rynku jest dostępnych bardzo dużo rozwiązań tego typu. Może się poszukać sobie, jest bardzo fajne porównanie chyba na Wikipedii, akurat jest tabelka, która zestawia wszystkie rozwiązania, te bardziej popularne, i pokazuje, co jest gdzie wspierane i też w jaki sposób jest to wykorzystywane. Dlatego, że nie wszystkie, w przypadku Apache Code'owy mówimy tutaj o wbudowaniu tak naprawdę przeglądarki w aplikację, ale mamy też inne rozwiązania, które na przykład definiują własny język programowania, albo jest zupełnie inna technologia wykorzystana. Tutaj wrzuciłem loga i nazwy kilku takich popularniejszych rozwiązań, może bardziej nagłośnionych, na przykład IBM WorkLight, to było dość głośne przejęcie z IBM-a właśnie takie rozwiązania, tworzenie aplikacji mobilnych, jest to zupełnie inne rozwiązanie niż czysta kodowa, ale tak naprawdę z kodowy korzysta. Po prostu nadbudowali i dodali pewne rzeczy, które w ich rozumieniu były przydatne. My się skupimy na Apache Code'owie. Jednym z tych to jest jedno z rozwiązań, jedno z wcześniejszych rozwiązań, chyba najpopularniejsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o cross-platform development. Zostało ono zwinięte przez prywatną firmę, małą firmę, która właśnie po opublikowaniu SDK dla iOS-a zaczęła grzebać i chcieli zobaczyć, na ile da się zintegrować i jak wykorzystać to właśnie do cross-platform developmentu. I tak powstał PhoneGap. PhoneGap na początku właśnie był rozwiązaniem konkretnej małej firmy, która później została przejęta przez Adobe. Aktualnie na rynku mamy dwa rozwiązania, które są tak naprawdę jednym. Są pewne komplikacje z nazewnictwem. PhoneGap był wczesną nazwą tego rozwiązania. Później, po przejęciu przez Adobe, zrezygnowano z nazwy Fonga w kontekście open source'u i otworzyli kod w ramach Apache pod nazwą Apache Code'owa. Nazwa nie jest przypadkowa, pochodzi od ulicy, gdzie firma była wtedy, kiedy biuro firmy znajdowało się przy ulicy Code'owy i stąd się ta nazwa wzięła w ogóle, to nie jest losowa. A PhoneGap, Adobe zostawiło sobie tę nazwę jako branding konkretnego rozwiązania i furtkę, żeby móc modyfikować nie w ramach open source'u kod, dodawać pewne rzeczy, więc Apache PhoneGap tak naprawdę jest, Adobe PhoneGap jest tak naprawdę zamkniętą wersją czy dystrybucją Apache Code'owa. I to jest ta jedna różnica. W internecie tak naprawdę jak się poszuka, to ta nazwa jest przemiennie stosowana, nawet mi się może zdarzyć dzisiaj powiedzieć na kodowy PhoneGap, ze względu na to, że to przejście nazewnictwa było dość płynne i nastąpiło bardzo dużo już tutoriali, wszelkiego rodzaju filmików i tego typu rzeczy powstało, kiedy jeszcze się nazywało PhoneGap. Z tego względu ta nazwa tak naprawdę stosowana przemiennie. Czym się to cechuje? Przede wszystkim budujemy aplikację webową, czyli mamy HTML5, CSS-y, JavaScript. Backend jest tutaj nieistotny z perspektywy samej kodowy, możemy robić go w dowolnym języku. Kluczowe jest to, że biblioteki PhoneGapa czy kodowy pozwalają na dostęp do natywnego API. I to jest właśnie zasadnicza zaleta korzystania z tego typu rozwiązania, bo oczywiście można byłoby zbudować aplikację mobilną bez wykorzystania kodowy, opakować go ją w WebView i dystrybuować aplikację natywną, ale taka aplikacja to naprawdę tylko i wyłącznie dystrybucją aplikacji webowej. Różnica w przypadku kodowy polega na tym, że możemy bezpośrednio z JavaScriptu wywoływać API natywne, na przykład dostęp do kamery, wibracje itd., itd. I z drugiej strony całe narzędzia, które są związane z kodową, umożliwiają budowanie aplikacji już tej paczki gotowej, natywnej. Czyli dystrybuujemy aplikację w PhoneGapie czy w Code'owie
za pomocą Apple Store czy Android Marketu, czy to się nazywa Google Play aktualnie. I teoretycznie jest to aplikacja, czyli obudowujemy aplikację natywną przeglądarkę i w tej przeglądarce odpalamy naszą aplikację webową. Aktualnie jest wersja 3.6, na przełomie kilku wersji nastąpiło bardzo dużo zmian. Aktualnie w międzyczasie tutaj w ramach omawiania samej architektury wspomnę, co się na przykład zmieniło. Są dość duże zmiany, szczególnie między wersją 2 a 3, kiedy uporządkowali zarządzanie aplikacją i zastosowali konkretne podejście do tworzenia przy pomocy kodowej. Ale zanim o tym wspomnę, chciałbym przedstawić, to jest podstawowa architektura, nie ma tutaj żadnej filozofii wielkiej, po prostu kodowa, dla każdej platformy są dostępne biblioteki, eksponują API natywne i możemy je wywołać w JavaScriptie. Nie ma tutaj żadnej wielkiej filozofii, jest to dość prosta architektura, ale jest bardzo prosta w przypadku szczególnie osób, które nie znają natywnych platform do konsumpcji, ponieważ jesteśmy w stanie zrobić aplikacje z wykorzystaniem tak naprawdę technologii webowych, bez żadnej wiedzy na temat tego, jak to działa po stronie aplikacji i języka natywnego danej platformy. Tutaj mamy tabelkę, która mniej więcej przedstawia, oczywiście to nie jest wszystko, to są podstawowe API natywne wymienione w poszczególnych liniach i gdzie są wspierane. Z czego wynikają, jak widzicie, jest trochę X-ów, z czego wynikają te X-y? Z ograniczeń platformy. Niestety nie wszystkie platformy wspierają i umożliwiają tego typu integrację. Ale jak widać, podstawowe, czyli tak naprawdę iOS, Android i w Polsce Windows Phone jest wspierany bardzo dobrze. Tak naprawdę, tak jak widzicie, w starszym iPhone'ie był problem z kompasem, ale ogólnie podstawowe funkcje dla tych trzech podstawowych platform są w pełni dostępne. Kodowa, właśnie to, o czym wspominałem, uporządkowali w ramach wersji 3.0 i późniejszych, uporządkowali i podzielili na dwa podejścia, jeżeli chodzi o tworzenie tej aplikacji. Czyli mamy tak naprawdę podejście pierwsze, czyli cross-platform workflow i platform-centered workflow. I my się skupimy w demie, które chciałem pokazać, też byśmy się na tym skupili, na tym pierwszym podejściu. Zacznijmy może od końca i od drugiego. Drugie podejście to jest tak naprawdę budowanie aplikacji natywnych, czyli zaczynamy projekt, tworzymy projekt natywny na przykład na Androida i dodajemy kodowe. Po co? Po to, żeby mieć dostęp i być w stanie zbudować aplikację w prosty sposób, ale stricte dla danej platformy. Czyli tak naprawdę zaczynamy od drugiej strony. Przewaga jest taka, że ponownie musimy się uczyć w żaden sposób, ani nie musimy posiadać wiedzy związanej z daną platformą natywną. Możemy wykorzystać tę samą technologię dla innych platform, ale w pewnym stopniu dostarczamy funkcje, które są unikalne dla danej platformy. Z drugiej strony jest podejście pierwsze, czyli cross-platform workflow i to jest to podejście, które tak naprawdę ma według mnie największy sens, jeżeli w ogóle chcemy wykorzystywać kodowe. Czyli tworzymy pewien wspólny projekt webowy i za pomocą tego projektu generujemy aplikacje natywne. W tym momencie my skupiamy się w ramach developmentu tylko i wyłącznie na projekcie tym wspólnym i tak naprawdę nie interesuje nas sam proces generacji. To jest dostarczone przez kodowe, dokładnie przez command line'owego toola, kodowa CLI. To narzędzie umożliwia właśnie stworzenie projektu tego podstawowego i później zarządzanie i generowanie już projektów już dla danej platformy. Wygenerowany projekt to jest projekt natywny, obudowujący naszą aplikację wspólną. I to podejście, tak jak mówię, podstawową zaletą jego jest to, że właśnie największa zaleta cross-platform development, czyli to, że robimy jedną aplikację dla wszystkich platform,
w tym podejściu jest wykorzystana w 100%. Drugie podejście już dla mnie osobiście nie jest to podejście do końca słuszne i w momencie, kiedy zaczynamy się bawić na poziomie API natywnego w sposób konkretny dla danej platformy, w tym momencie już trochę zaburzamy ideę główną stojącą za budową i tego typu rozwiązaniami. Cały system, cała architektura bazuje na wtyczkach, czyli teoretycznie mamy wtyczki do każdego API wystawionego przez urządzenie. W praktyce to jest kolejna rzecz, która ulega zmianom. Deweloperzy kodowy mieli tutaj pewne chyba zmiany w architekturze, które spowodowały, że w pewnym momencie wydzielili wszystko jako pluginy dla wszystkich API natywnych później. Część została wbudowana z powrotem jako domyślnie dostępne bez potrzeby instalacji pluginów. W każdym razie teoretycznie wszystkie API natywne są zarządzane przez pluginy. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że w momencie, kiedy my instalujemy plugin, nie tylko mamy dostęp do danego API, ale też kodowa wie, że musi odpowiednio skonfigurować aplikację, żeby tą natywną już, żeby do tego API był dostęp. Czyli jeżeli dodajemy, to jest przykład statusu baterii, dodajemy dostęp do komunikacji przez internet, do kontaktów, żeby był dostęp, to w tym momencie kodowa dodaje wpisy w plikach konfiguracyjnych, w przypadku na przykład Androida, dodaje w manifestie określone prawa dostępu, które będą wymagane przez aplikację i w momencie instalacji będziemy poinformowani, że dana aplikacja na przykład wymaga dostępu do kontaktów. I tak jak mówię, to jest z jednej strony na poziomie samego dostępu do API, z drugiej strony na poziomie kodowy pozwala to właśnie zarządzać i odpowiednio skonfigurować aplikację natywną. Oczywiście tworzenie aplikacji natywnej odbywa się za pomocą tego narzędzia command line'owego, które tak naprawdę robi wszystko za nas, czyli konfiguruje całą aplikację samemu właśnie na podstawie naszej konfiguracji. Konfiguracja znajduje się w pliku config.xml. Niestety nie jestem w stanie wam tego pokazać teraz. Jest to dość prosty sposób, ale dość wydajny, poza tym, że przy większej konfiguracji, wiadomo, nie będzie to trochę czytelne, ale narzędzia, które są dostępne, w pełni pozwalają lepiej tym zarządzać. Przykład API natywnego to jest bateria. Mamy zdarzenia, możemy te zdarzenia podpiąć swoje listenery. Z jednej strony jest to, i to jest bardzo istotne, dlaczego o tym mówię, z jednej strony jest to dostępne na wszystkich platformach, w praktyce nie jest tak, że dla każdej platformy to będzie działało identycznie, czyli są pewne ograniczenia, nawet jeżeli dane API jest wspierane przez platformę, niekoniecznie ono będzie identycznie działać na każdej. Tu jest bateria. Bardzo fajny jest przykład wibracji. Jak widzicie, mamy funkcję vibrate i podajemy jeden argument time i w przypadku iOS-a ten argument jest ignorowany, bo iOS nie pozwala nam zdefiniować, ile czasu będziemy wibrować, tylko ma określony czas wibracji, który jest z góry narzucony i po prostu telefon wibruje z tym czasem, nieważne, co się tam przekaże. Więc są pewne, nawet jeżeli wszystkie platformy wspierają dane API, to nie do końca ono może działać identycznie, ale niestety to są już ograniczenia związane z daną platformą. Jak wejdziecie na stronę PhoneGapa, tam jest dział Tools, ponad 120 parę chyba jest narzędzi wymienionych. Te narzędzia część jest związana z samym interfejsem graficznym aplikacji, część jest związana z generowaniem. Tak naprawdę najbardziej podstawowym rozwiązaniem jest kodowa CLI, która właśnie pozwala stworzyć aplikację mobilną i później generować te natywne paczki dla konkretnych platform.
My w Zendzie dostarczamy także rozwiązanie Zend Studio. Ono jest zamknięte i płatne, ale alternatywą jest rozwiązanie, jeżeli chodzi o IDE, pod w ramach fundacji Eclipse, jest to Eclipse Theme, które pozwala właśnie na tworzenie aplikacji, generowanie, testowanie, emulację wszystkiego z poziomu IDE. Bardzo ciekawym i zupełnie innym narzędziem albo usługą jest PhoneGap Build, który jest dostarczony już przez Adobe. To jest to usługa częściowo darmowa, częściowo płatna, zależy oczywiście od tego, jak się będzie wykorzystywało. Pozwala nam budować te paczki na podstawie naszego wspólnego projektu mobilnego, webowego w chmurze. To jest bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli nie mamy systemu do testowania, do budowania, bo wiadomo, jest potrzebne iOS, Mac, żeby budować aplikacje na iOS-a, jest potrzebny Windows, żeby budować aplikacje na Windows Phone, Android akurat tu jest uniwersalny, jest na wszystkie platformy, a PhoneGap Build obudowuje to ładną usługę, której po prostu możemy sobie tworzyć, podpiąć do naszego build systemu, aplikacji i tworzyć te paczki w chmurze, nie interesując się, nie wymagając do tego żadnych platform dodatkowych. Ta mowa dla publicznych API, do publicznych aplikacji, publicznych repozytoriów na GitHubie i jednego chyba prywatnego, przynajmniej tak było do niedawna. Oczywiście, jeżeli chcemy większych prywatnych repozytoriów, w tym momencie trzeba za to zapłacić. Jeżeli chodzi o certyfikację i tak dalej, no bo nie wiem, czy nie wiem, ilu z Was się zajmowało robieniem aplikacji mobilnych, ale na wszystkie platformy mają inne metodę podpisywania aplikacji, dodawania certyfikatów i tak dalej. PhoneGap Build wspiera to wszystko, czyli możemy sobie dodać nasze certyfikaty do danej platformy i aplikacja będzie budowana zgodnie i będzie gotowa do publikacji w konkretnych sklepach dla platform. W przypadku Zend Studio tak naprawdę wyeksponowaliśmy kodowa CLI na poziom wizualny, czyli mamy to wszystko, co dostarcza kodowa CLI, tylko że możemy to przeklikać, a nie trzeba wydawać komend. To jest tak naprawdę podstawowa różnica. Do tego dodaliśmy, ze względu na to, jak mówiłem, kodowa tylko i wyłącznie odpowiada za budowanie aplikacji mobilnej z perspektywy API natywnego, a w żaden sposób nie wspiera, nie definiuje standardów, jeżeli chodzi o budowanie samej aplikacji, czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o interfejs graficzny, możemy wykorzystać dowolne technologie. My zdecydowaliśmy się na jQuery Mobile i domyślnie integrujemy jQuery Mobile. W praktyce no, tutaj masz pełna dowolność. Chcemy korzystać z Bootstrapa, chcemy korzystać z naszego jakiegoś pełni dostosowanego naszych potrzeb narzędzia. Nie ma problemu, to jest tylko i wyłącznie przeglądarka tak naprawdę, więc mamy tutaj dużą swobodę do tworzenia tego. Tu się nasuwa jedna rzecz na samym końcu, jeżeli chodzi o samą kodowę. Jakie są największe wady takiego rozwiązania? No bo dużo plusów jest. Podstawowa wada, która się nasuwa, to jest wydajność. I myślę, że wielu z Was się bawiło, nawet jeżeli tak tylko pobieżnie sprawdziło tego typu rozwiązania. Jest duży problem z wydajnością. Jest duża różnica między aplikacją natywną, stricte natywną, a aplikacją napisaną za pomocą jakiegoś właśnie rozwiązania cross-platform. Niestety to jest widoczne, ale jest to koszt, który w przypadku wielu firm może być poniesiony, ponieważ tak naprawdę stworzenie tej aplikacji jest dużo, dużo prostsze i może wykorzystać istniejące już zasoby w postaci programistów istniejących, którzy stworzyli aplikację webową, oni też mogą zrobić tę aplikację mobilną. Druga technologia, o której chciałbym powiedzieć, no niestety chciałbym więcej troszeczkę na niej się skupić, to jest
budowanie API, ponieważ mamy naszą aplikację mobilną, stworzyliśmy naszą aplikację mobilną. Teraz musimy dobudować do tego jakiś backend. I jeżeli istnieje już, bo w wielu przypadkach mówimy tutaj, szczególnie w przypadku wykorzystania kodowy czy tego typu rozwiązań, mówimy tutaj o istniejącej już aplikacji, która jest klient lub firma, dla której pracujecie, po prostu chce mieć aplikację mobilną, a aplikacja webowa już istnieje. W tym momencie budowanie od zera nowego aplikacji webowej, czy tam backendu do aplikacji mobilnej do końca mija się z celem tak naprawdę. Jest to duży koszt, ale jest to wymagane, żeby móc dostać się do naszej aplikacji webowej przez tego klienta innego, nie przeglądarkę, tylko aplikację mobilną. I tutaj właśnie przychodzi nam z pomocą rozwiązanie zwane AppGility. AppGility zostało wprowadzone w zeszłym roku. W tym roku była w kwietniu pierwsza wersja 1.0 opublikowana. Jest to rozwiązanie, które pozwala nam budować aplikacje, budować backend do aplikacji dowolnych tak naprawdę klientów, obudowywać istniejące już aplikacje w API. Oczywiście możemy też pisać to od zera, to już zależy od nas samych, w jakim celu wykorzystamy AppGility, ale jest to rozwiązanie, które bardzo idzie zgodnie z tym podejściem API-centric, czyli tworzymy API, nie będę już mówił, czym jest API, ponieważ no, myślę, że wszyscy tutaj wiedzą, czym jest API. Także nie będę już się zagłębiał w konkretne rodzaje API, ale AppGility właśnie, jednym z głównych założeń AppGility było pójście w pełną zgodność z specyfikacją, z podejściem do REST-a, do RPC, i ogólnie do budowania API. Czyli mamy zamiast samemu, nie musimy pewnych rzeczy samemu definiować, te rzeczy są zrobione automatycznie lub są po prostu narzucone przez sam framework i one są zgodne ze specyfikacją, z podejściem i z pewnymi dobrymi praktykami, które powinny dotyczyć budowania API. Tutaj mam slajd, dokładnie dwa slajdy dotyczące samych rodzajów API. Tak naprawdę wyróżniamy dwa, Remote Procedure Call, RPC i REST. W przypadku RPC mamy do czynienia tak naprawdę z komunikacją Request-Response. Mamy jeden endpoint, do którego wysyłamy wszystkie żądania. I tutaj właśnie już mamy taką sytuację, w której jest pewna nieścisłość, ponieważ nie ma narzuconej formy komunikacji, narzuconego formatu. Zwykle odbywa się to naprawdę poprzez konkretny format zdefiniowany przez deweloperów tworzących dane API, czyli to jest na przykład żądanie wysyłane w XML-u, odpowiednie URI jest definiowane, na podstawie tego nasza aplikacja sobie parsuje i wywołuje odpowiednią metodę, funkcję po stronie serwera. Zwykle jest wykorzystywana tylko jedna metoda HTTP, POST, oczywiście można też z innych korzystać, ale to jest w pewnym stopniu ograniczone i zobaczycie, tak podstawą do stworzenia i do definicji API restowego, ale ma bardzo dużo ograniczeń i jest podejściem, którego nie chcielibyśmy do końca wykorzystywać, aczkolwiek bardzo dużo API, nie sięgając daleko, na przykład w przypadku naszych produktów w Zen Serverze mamy web API, które służy właśnie do dostępu do deploymentu i zarządzania całą aplikacją i to jest właśnie, to nie jest REST, jest to zaimplementowane w pełni za pomocą RPC. Tego typu API jest trudniejsze do utrzymania i przede wszystkim nie jest zgodne, nie jest spójne ze specyfikacją, nie ma pewnych rzeczy wspólnych, przez to trudniej jest tak naprawdę się wdrożyć tego typu API. W tym momencie
tak naprawdę lepszym rozwiązaniem jest REST. Tutaj jeszcze będą chyba dwie prezentacje na temat API. Podejrzewam, że tam będzie sporo mowy na temat REST-a. Ale dlatego ja się skupię tylko na Pidgility i na tym, jak Pidgility, jak my wspieramy i umożliwiamy tworzenie aplikacji z API RESTowych. Ale tu się nie będę zagłębiał w detale związane z samym RESTem. To, co wspominałem, są cztery poziomy, to się nazywa ładnie Richardson Maturity Model, ten poziom, są cztery poziomy dojrzałości API i tak naprawdę RPC znajduje się na poziomie 0, gdzie mamy zdefiniowany protokół, w tym przypadku HTTP, zwykle HTTP i to wszystko. Wszystko inne jest dostosowane przez nas samych. My definiujemy format wysyłania żądania. My definiujemy to, jak to jest interpretowane po stronie serwera, jak jest obsługa błędów i tak dalej. W przypadku REST-a, żeby dane API było w pełni spójne z REST-em, musimy tak naprawdę spełnić wszystkie cztery poziomy. I będę się teraz zagłębiał w detale na temat poszczególnych poziomów, ale ogólnie chodzi o to właśnie, żeby w pełni wykorzystać, jak już mamy to HTTP na poziomie 0, w pełni wykorzystać to, co nam daje ten protokół, czyli mamy nagłówki, mamy metody, mamy spójny format komunikacji, mamy spójne metody raportowania błędów i jest to w pełni, jest to zintegrowane i w pełni wykorzystany jest cały protokół, czyli na przykład, jeśli chodzi o level 2, w tym przypadku mamy metodę HTTP, zamiast wszystko wysyłać postem, wiadomo, wysyłamy put, służy do get, służy do uzyskiwania informacji, post służy do dodawania i tak dalej, więc mamy w pełni wykorzystanie protokołu i pewne narzucone standardy są ogólnie przyjęte w ramach budowania API. I Apigility, tak jak już wspomniałem, w pełni to wykorzystuje, dostarczając pewną, obudowując tak naprawdę i dostarczając pewne narzędzia do budowania API bez potrzeby definiowania poszczególnych elementów API. I tak jak mówiłem, raportowanie błędów na przykład, to jest rzecz, by trzeba zaimplementować samemu, Apigility definiuje, w jaki sposób my raportujemy błędy, błędy samego Apigility w ramach na przykład metod, że dana metoda nie jest wspierana, przykładowo nasze API nie wspiera posta, to wtedy mamy wykorzystanie odpowiednich kodów błędu, pełne wykorzystanie protokołu HTTP. Nie ma, oczywiście tutaj nie mamy do czynienia z pełnym generowaniem kodu. Tutaj tak naprawdę jedyny kod, jaki się generuje w Apigility, to jest kod związany z metodami, które, czy funkcjami, które obsługują poszczególne żądania i to musimy zrobić sami. Reszta jest obudowana przez bibliotekę. Aktualnie jest 1.0.4. Całe narzędzie zostało zbudowane na bazie Zen Frameworka 2, z wykorzystaniem Zen Frameworka 2. Oczywiście nie musimy z tego korzystać w przypadku naszej aplikacji. Także możemy Apigility zintegrować z istniejącą aplikacją. To chciałem wam niestety pokazać, nie uda mi się. Jeszcze mamy niedużo czasu ze względu na opóźnienie, ale tak jak mówiłem, Apigility. Podejście jest takie, pewne rzeczy, które są zawsze w danym API, które można byłoby uwspólnić, są odsunięte do samego frameworka. My nie musimy o tym myśleć, możemy to zdefiniować, możemy tym zarządzać, ale nie musimy tego implementować. Jeżeli chodzi o takiego typu elementy API, tutaj są wymienione podstawowe cechy, które dostarczone są out of the box w ramach Apigility. Ciekawszych tak naprawdę, no, wszystkie są
przydatne, ale jedną z rzeczy, która naprawdę nie jest łatwa w przypadku jakiegoś w pełni naszego API, jest na przykład kontrola wersji. Tutaj mamy, tu są omówione na kolejnych slajdach poszczególne elementy, które wymienione były, jednak ja już się skupię tylko nad jednym przykładem. Na kontrola wersji, jak się odbywa, jest wykorzystane content type, czyli znowu mamy pełną zgodność ze specyfikacją, wykorzystujemy w pełni protokół, którym się posługujemy. Nie mamy, w ten sposób nie musimy, nie obchodzi nas tak naprawdę, w jakim formacie jest wysyłane żądanie, w jakim formacie jest wysłana odpowiedź, nie musimy tego parsować samemu. API Agility samo będzie odpowiednio wersją zarządzało, czyli jeżeli stworzymy kolejne wersje API, to na podstawie tego content type'u żądania API Agility samo wywoła konkretną wersję API, które zbudowaliśmy. Jeszcze takich przykładów, jak można, w jaki sposób API Agility upraszcza development API, jest uwierzytelnianie. Aktualnie wspierane są trzy metody wymienione tutaj i znów pewna część konfiguracji, pewna część integracji metody uwierzytelniania jest przeniesiona na stronę frameworka, więc tak naprawdę my tylko określamy, jaką metodę będziemy wykorzystywać. Oczywiście Basic Authentication za pomocą HTTP jest bardzo łatwe do skonfigurowania, nie wymaga, konfiguracja jest minimalna, w przypadku Alpha 2 już tej konfiguracji jest więcej i oczywiście pewne rzeczy nie usuniemy, ale jest narzucona forma integracji i pewne wsparcie dla tych trzech metod użytelniania. Jest to bardzo proste do tego, żeby do swojego API dodać. W Zen Studio tak naprawdę nie robimy niczego więcej poza uproszczeniem kroków, które możecie sami zrobić za pomocą command line'a. Tu są cztery akcje potrzebne tak naprawdę. Oczywiście pierwszy to jest jedna z opcji, możemy ściągnąć API Agility w formie, możemy sklonować repozytorium, możemy ściągnąć tą metodę i zainstalować. W praktyce jest to aplikacja bazująca na Zen Framework 2. Kluczowe, bardzo istotne jest to, żeby włączyć development mode, który pozwala na dostęp do części webowej administratora. Bo tak jak już mówiłem, to uproszczenie API jest dostępne między innymi przez interfejs użytkownika, czyli możemy tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, wyklikać sobie API. Możemy sobie wyklikać uwierzytelnianie, możemy sobie wyklikać i przetestować nasze API, czy to RPC, czy REST. I te cztery kroki tak naprawdę wystarczą, żeby zacząć zabawę z API Agility, z czego ostatnim tak naprawdę jest, to jest uruchomienie lokalnego serwera PHP i po uruchomieniu tego mamy dostęp do interfejsu administratora. Jeżeli chodzi o ograniczenia, to wymagany jest PHP 5.4 i powyżej, jeżeli chodzi o ten interfejs administratora. Oczywiście sam interfejs administratora nie musi być częścią i nie jest częścią aplikacji na serwery produkcyjne, ale polecam pobawić się nawet i to sobie tam przeklikać. Jest to dość łatwe do skonfigurowania. Na stronie API Agility są tutoriale. Tutaj jest link też do przykładu, który chciałem wam zaprezentować. W dwóch zdaniach opiszę, czego on dotyczy. Chodziło o to, żeby zbudować API. Mamy już istniejącą aplikację w Symfony i chcemy teraz dobudować API. Oczywiście większość frameworków pozwala na tworzenie API restowego,
ale trzeba przyjąć sprawę, że tak naprawdę jest bardzo dużo aplikacji, które tego API nie są zgodne z żadnymi standardami i tego API nie posiadają w ogóle. I w takiej sytuacji AppGity idealnie pasuje, aby dobudować API do już istniejącego rozwiązania. I właśnie na tej stronie mamy, są linki do GitHuba z aplikacjami i AppGity i tą aplikacją w Symfony. Także jest opis, jak to skonfigurować, żeby to działało. W praktyce rozwiązanie to polega na tym, że mamy aplikację w Symfony i nasze API zbudowane za pomocą AppGity jest oddzielną aplikacją, która bootstrapuje Symfony za każdym żądaniem. Nie jest to eleganckie rozwiązanie, ale jest to chyba najprostsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o dostęp do już istniejącej aplikacji bez modyfikacji aplikacji, bez jej modyfikacji. I przez doktrynę dostajemy się do bazy danych, mamy dostęp do możesz sobie zobaczyć, chodzi o zarządzanie postami i poprzez nasze API jesteśmy w stanie modyfikować, dodawać, usuwać i listować posty dodane na naszej stronie. Co jest istotne i jeżeli chodzi o ten konkretny przykład, zanim się zaczniecie bawić nim, to trzeba, przykład był stworzony kilka miesięcy temu już, zanim wydane było AppGity 1.0, z tego względu należy zaktualizować wersję bibliotek w kompozerze, ponieważ inaczej się posypia po prostu, więc trzeba zaaktualizować. Myślę, że po prezentacji tam to aktualizujemy w repozytorium GitHuba, żeby po prostu aplikacja działała już z aktualnymi wersjami AppGity. Niestety, tak jak już mówiłem, mieliśmy problemy techniczne. Nie uda mi się pokazać nic wam w praktyce. Nie przypadkiem na slajdach nie było screenshotów z AppGity, z kodowy, ponieważ chciałem to pokazać, jak to wygląda w rzeczywistym zastosowaniu. Niestety się nie udało. Z tego też powodu mamy 15 minut przesunięcia i z tego, co tam widzę, mam około 20 sekund na podziękowanie wam za uwagę. I tak chyba też muszę zadać podstawowe pytanie, czy macie jakieś pytania. Już są dwa pytania, ale zanim je zadacie, to ja wam powiem, że w ramach naszego udziału tutaj osobom, które zadadzą najciekawsze pytania, damy 3 licencje roczne na Zen Studio i jednego vouchera na certyfikację. Nie wiem, czy z Zen Frameworka, czy z PHP-a samego, tej informacji nie uzyskałem, ale najciekawsze pytania będą nagrodzone, więc możecie zadawać, mamy jeszcze 5 sekund, więc spokojnie. Okej, no więc tak, ponieważ tam się pojawiało logo Chroma, a wydaje mi się, że to jest dość optymistyczne założenie, bo z tego, co kojarzę, Gordowa odpala tą androidową przeglądarkę, Android WebView jakieś tam, tak, które jest dużo słabsze od Chroma. Tak, więc ten slajd miał być sugestywny i po prostu opisując metody budowania aplikacji, tak, wszystkie rozwiązania natywne korzystają z podejścia WebView, czyli budowania przeglądarki i prawda jest, że niestety są duże ograniczenia i to, o czym wspomniałem, wydajność, są też pewne, akurat jeżeli chodzi o stronę wizualną, takich wielkich problemów nie ma, ale szczególnie właśnie chodzi o stronę związaną z wydajnością, jest to odczuwalne. I tak, ten Chrome był pokazany, żeby tylko i wyłącznie zasugerować, chodzi o... nie było to tak, że oczywiście nie jesteśmy w stanie odpalić aplikacji w kodowie z wykorzystaniem naszej przeglądarki, czy wybranej przeglądarki, tylko musimy wykorzystać i wykorzystujemy to, co jest nam wystawione przez biblioteki, przez SDK. Okej. Jako, że rozmawiamy o aplikacjach mobilnych, to też nie sposób wspomnieć o HTML5 Offline Storage i o Cache Manifestie.
czy pracowałeś z tymi technologiami i czy możesz jakoś porównać może ich możliwości? Nie miałem przyjemności z tym pracować, więc niestety nie jestem w stanie porównać, opisać. Możemy pogadać, jeżeli miałeś już styczność z tym i masz jakieś swoje opinie, to z chęcią bym pogadał i dowiedział się czegoś ciekawego, więc tak? WebView sam w sobie na Androidzie jest, ja wiem, dosyć ułomny, w sensie na Androidzie, powiedzmy, na dwóch wersjach z serii 2X, które z tego, co czytałem, że na stronie Accordowi są wspierane, przykładowo nie działa w ogóle obsługa sesji JavaScript, znaczy sesji historii, przepraszam. Mhm. Czy Cordova jakoś to obchodzi, radzi sobie jakoś z tym, czy po prostu trzeba tego unikać? Cordova obchodzi to w ten sposób, że po prostu trzeba tego unikać, tak? I generalnie tak. Jak piszemy w WebView aplikację, tak samo w Cordovi musimy pamiętać, że WebView w Androidzie to jest jedne wielkie pole minowe. Tak. Niestety jest tak, że w przypadku, z jednej strony mamy to fajne podejście, wszystko jest ułatwione w praktyce, niestety i tak trzeba trochę poświęcić czasu zaznajomienie się z daną platformą, bo są duże ograniczenia. I czy to w samym działaniu aplikacji i tego niestety nie da się, tego się już nie da obejść. I tak jest dużo ułatwione, a tym posiedzieć. I Cordova po prostu obchodzi to w ten sposób, że masz korzystać z jak najlepszej wersji systemu i tyle. Nie ma żadnego konkretnego wsparcia. Jest tylko określone, że coś nie działa i tyle. Okej, okay, może prosimy o trzy ostatnie pytania. Ja mam pytanie o format danych. Czy da się wymienić HALA na coś innego, na inny czas? Czy da się wymienić HALA na przykład na Siren, czy Collection JSON, JSON API, czy to jest bardzo... To jest tak, że było to na zasadzie podjęcia decyzji, wybrania danego podejścia i HAL został przyjęty i jest to standard w APG. Więc... Chcieli coś dopisać, czy to będzie dość proste, czy jest bardzo powiązany z innymi modułami? Tam... Jest w pełni zintegrowany, nie jesteśmy w stanie go wymienić, więc to jest dość ciekawa kwestia. Oczywiście no, pewne rzeczy można modyfikować, ale HAL został przyjęty jako standard i nie jest to, mam już sam pakietkę, nie jesteśmy w stanie tego modyfikować. Okej, okay. Już muszę kończyć, tam pokazują mi, że mam gdzieś tam iść. W lewo się przesunę, tak? A, jest pytanie. Dwa szybkie pytania. Pierwsza rzecz to, czy jest jakiś szybki sposób na skonfigurowanie dokumentacji APG, która uwzględniała różne konfiguracje w zależności od metody HTTP? Bo teraz z tego, co wiem, domyślnie jest brany ten default config, a jeśli mamy osobne konfigi walidatorów dla postów czy patchy, to już nie jest to brane przez dokumentację. Tak. A druga rzecz to jest, jak sobie radzić z zmiażdżonymi resursami w momencie, gdy nie chcemy wyciągać całej ENCI, a jedynie ID card, link do zagnieżdżonego resursu, bez wyciągania tych wszystkich informacji. Jak powiedzieć APGT, oprócz tego, tej flagi w konfigu, by nie pokazywał całych ENCI, że chcemy w wydajny sposób tylko te ID-ki pokazać. Ja myślę, że odpowiem ci na to pytanie za chwilę, kiedy pogadamy już, bo już tam jesteśmy poganiani. Ogólnie jest taka możliwość, tam widzę, że pytanie jest kolejne, czy nie? Tak, nie? Znaczy, prosilibyśmy już o rozdanie, można powiedzieć, nagród. Tak, więc osoby, które zadały pytania, chyba były dokładnie cztery pytania, tak mi się wydaje. Tu jest jeszcze jedna osoba, która chce zadać pytanie. Niestety czas już bardzo nas goni. Zadasz mi pytanie za chwilę. Niestety nie da rady. Były cztery osoby, tak? Więc niech te osoby, które zadały mi pytania, zgłoszą się do mnie za chwilę i pogadamy na temat tego, co dostaniecie. Słoni nie dostaniecie, ponieważ słonie są... trzeba zasłużyć sobie na słonia, tak? Koniec. Dziękuję bardzo za uwagę.